9 stron internetowych z teorią muzyki i kształceniem słuchu. Wszystkie linki będą zamieszczone w opisie tego filmu. Kolejność losowa. muzyka.com Możecie tu opanować nuty i ich położenie na pięciolinii, ćwiczyć rytm, rozpoznawać interwały i akordy, do tego gamy, skale, tonacje, gatunki muzyczne, epoki, rozpoznawanie instrumentów, wirtualne instrumenty, na których możecie grać, metronom, automat perkusyjny, stroik, budowa interwałów i akordów, interaktywne koło kwintowe, słowniczek terminów muzycznych, piosenki do interwałów i wiele, wiele więcej różnych ćwiczeń i narzędzi. W dodatku wszystko w języku polskim. durmyślnikmol.pl Strona, na której możecie ćwiczyć interwały, trójdźwięki i ich przewroty, ale także rozpoznawać dźwięk czy tonację po ilości znaków przykluczowych. Strona również po polsku. udemi.com Strona z przeogromną bazą wszelakich kursów płatnych i bezpłatnych. Muzycy także znajdą tutaj coś dla siebie: zarówno z bezpłatnych, jak i płatnych materiałów. Króluje tutaj język angielski, ale po polsku też się coś znajdzie. MusicTheory.net Lekcje i ćwiczenia związane z zapisem i rozpoznawaniem nut, trudźwięków, akordów, skal tonacji i wielu innych zagadnień z teorii i kształcenia słuchu. Dodatkowo mamy również narzędzia do rozpoznawania tempa czy możliwość budowania różnych akordów, interwałów itd. Strona w języku angielskim. Teoria.com Kolejna strona z materiałami do nauki teorii i ćwiczeń słuchowych. Specyficzna do nawigacji, ale mimo wszystko warto się tutaj rozejrzeć. Język angielski. Tobirush.com Strona z masą materiałów z teorii oraz świetnym, darmowym e-bookiem w formacie PDF dla muzyków i normalnych ludzi można wydrukować potrzebne nam strony i zerkać sobie na nie w razie potrzeby. Wszystko w języku angielskim dolmecz.com ogromna ilość materiałów nie tylko z teorii, ale także z historii muzyki. Sporo ćwiczeń, artykułów i przykładów. Niestety ponownie język angielski. eightnotes.com, strona, na której znajdziecie teorię muzyki przedstawioną jak przy pomocy PowerPointa. Warto sprawdzić przede wszystkim ćwiczenia na dole, ale także nuty, które ta strona oferuje. Strona w języku angielskim: wikipedia.org. Bardzo często niedoceniana strona, na której mamy masę informacji i materiałów. Bardzo łatwo się tutaj zaczytać, ponieważ możemy płynnie przechodzić z jednego zagadnienia do kolejnego i do kolejnego, i tak właściwie w nieskończoność. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na bibliografię pod każdym hasłem, ponieważ możemy dzięki temu poznać wiele naprawdę świetnych książek. Język polski i angielski. Dziękuję patronom za wspieranie mojej działalności. Napiszcie proszę w komentarzach, z jakich stron korzystacie i oczywiście, czy je polecacie. Zachęcam do sprawdzenia innych moich filmów, które się Wam teraz wyświetlają. Trzymajcie się. Cześć.